Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Kolejna recenzja kart. Tak trzymam te karty i tak co tydzień Wam coś pokazuję, bo sobie kupiłam. I takim moim ostatnim zakupem były właśnie karty Tarot Decorative i by Ciro Marchetti, czyli Ciro Marchettiego, mojego ulubionego twórcy kart tarota, przychodzą w takim dosyć dużym pudełku. Ja lubię jego estetykę, lubię jego wykonawstwo. Nie jest ta talia, tak jak ją przyglądałam, moją ulubioną talią kart tarota i jego dzieła, ale no to już z szacunku dla niego zakupiłam. Przychodzi z książeczką po angielsku. Także jeżeli ktoś coś, to może sobie tutaj poczytać. Oczywiście te książki tarotowe nie są niezbędne, bo umówmy się, książek o tarocie jest mnóstwo. No i mamy tutaj właśnie w ten sposób zapakowaną talię kart. Ja staram się, żeby te talie kart były jak najbardziej poukładane, żeby Wam je po kolei te karty popokazywać. Zastanawiam się, gdzie odłożyć, żeby było widoczne, a jednak. I zaczynam od karty głupca. Zazwyczaj karta głupca mi się najmniej w kartach tarota podoba. Dosyć duża ta talia. Tutaj mamy taką klasyczną wielkość kart, więc one są troszeczkę większe, zobaczcie, i troszkę szersze. To jest taka klasyczna. Natomiast Marchetti znany jest z tego, że on właśnie ma troszeczkę większe te karty. Ich tyły wyglądają w ten sposób, więc jeżeli ktoś używa kart odwróconych, tutaj zupełnie nie będzie problemu. Tekturka jest dobra do tasowania, nie będą bolały palce. No i zobaczymy. Marchetti zazwyczaj ma karty w ramkach. Teraz przelecimy przez wielkie arkana, tak żeby one były dosyć dobrze widoczne. Te troszeczkę widzę, że mają taki wzór ala włoski, ala tarota marsylskiego, tak poniekąd. Nawet kolorystyka, którą się używa w marsylskim, jest tutaj dosyć dobrze oddana. Gdzieś tam ta zwrócone postaci, tak jak w Cesarzu na przykład, że on w takiej pozie zaraz wykrocznej, no tak bym powiedziała, przyjemne. Karty Marchettiego są przyjemne dla oka, one są generalnie wizyjne, generalnie zupełnie w porządku. Rydwan bardzo fajny. Te charakteryzują się tym, że mają te szyby, witraże w tle, co też jest takim punktem wspólnym. Napisy La Force, to chyba jest francuski, tak? La coś tam. A zobaczcie, siła też taka trochę marsylska. No jest coś w tej estetyce zaczerpnięte z tejże klasycznej talii, ale bardzo mocno przetransformowane i przemienione. Śmierć jest dosyć fajna. Podoba mi się. Umiarkowanie. Diabeł też pozytywny. Trzyma się pewnych klasycznych wytycznych. Wieża. Proszę bardzo, gwiazda jest przecudna. On ma ładną kreskę, ładny rysunek kreską. To chyba robi komputerowo. Księżyc, jaki cudny. Tutaj dosyć łatwo w wielkich arkanach zobaczyć, który arkan jest którym arkanem, więc to jest fajne. No i przejdziemy do blotek. As mieczy, klasyka, dłoń z mieczem. Dwójka mieczy w równowadze, widzę. No, white'owskie rozwiązania tych kart są zastosowane, czyli są po prostu obrazki. On już wydał tyle kart, że tak naprawdę dosyć dużą wprawę ma i posiada. Tutaj nawet jest z jego tej pierwszej talii złotego tarota kawałeczek rysunku w szóstce mieczy ozdobione i jakieś elementy wyciąga jako grafik. O. Tutaj ta ósemka mieczy też była bardzo podobna w którejś talii. Tak jakby małe karty tutaj wsadził i osadził mieczami. I ja może nie jestem bardzo znawcą marsylskiego, ale właśnie marsylski
Tarot ma to do siebie, że ma same miecze na przykład na mieczach, tak? Na tej zasadzie. No i mamy dworskie. Dworskie są rozróżnialne. Co prawda rycerz nie jest na koniu, ale widać, że to jest chevalier, ma król w takim futrze. Także dosyć dobrze to wszystko oddane w niebieskościach, czyli mieczowym, powietrznym kolorze. No i idziemy w buławy. Tu już nam się kolorystyka zmienia na czerwoną. Są drobne obrazki, ale przede wszystkim są pokazane buławy. Czyli tak troszeczkę nawiązanie do marsylskiego. W marsylskim często te buławy albo miecze są właśnie w takie skrzyżne, jak jest ich więcej. Powiem szczerze, ciężkie do odczytania, które jest, które jak się dobrze nie zna tej talii. Tutaj podobnie, ale gdzieś tam z towarzyszącym obrazkiem, co może nam sugerować pewne rzeczy. Tutaj jest pan, który jest przeciążony tymi buławami. No ale gdzieś te postaci są ukryte jak gdyby za, proszę, jaka ognista królowa. Bez kota? Gdzie jest kot? W królowej buław. Król w płaszczu. Monety na zielono, czyli też zgodnie z żywiołem. Dwójka monet. To jest trochę krowlejowskie, ale również marsylskie, tak, bo oni tam tak mają porozkładane te monety właśnie. Taki podklasyczny układ, że tak powiem. Tak, te monety tak wyglądają w tarocie marsylskim. Dosyć ciekawa interpretacja. Wzorowana lekko na klasycznej talii, co jest takie fajne, bym powiedziała. No i puchary. Mamy, proszę. Relacja, związek dwóch panów, ale pogodzenie przeciwieństw tak naprawdę. Europejczyk, Afrykańczyk. Postaram się poprawić. O, to jest stara piątka pucharów w tle. Ciekawie to wygląda. Tutaj szóstka pucharów zmieniona. Siódemka pucharów. Ósemka. Dziewiątka róg obfitości, proszę bardzo. Dziesiątka domek płotek. No i figury pucharowe. To jest przecudna. Królowa pucharów jest po prostu piękna. W talii Rider-White ona patrzy w drugą stronę, natomiast w marsylskim nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Marsylskiego używam bardzo, bardzo rzadko. W zasadzie bardziej do nauki, medytacji niż do działań. No i zobaczymy, słuchajcie, jak już się tasuje. Nawet dosyć fajnie się tasuje te karty, szczerze powiem. Zobaczymy, jaka pierwsza karta nam się wyciągnie, jak wyglądają na obrazku. Myślę, że talie, fajne tasowanie. No, są trochę większe. Jak ktoś ma małe łapki, to będzie narzekał. Papier dosyć miękki, nie ma złoconych brzegów. Co na paść pucharów nam tu się wyciągnął, czyli z radością, zadowoleniem i empatią ta talia pracować z nami na programach będzie. Fajne, mam nadzieję, że sobie pooglądaliście, bo przede wszystkim po to są te recenzje, żeby sobie każdą kartę zobaczyć. Tyły, przody. Moje zdanie, nie jest to najlepsza talia Marchettiego, ale po mojemu fajnie, że sięgnął po tradycję marsylską. To jest takie dosyć ciekawe. Ubzdrzył ją swoją kreską, że tak to nazwę. Wyszła z tego całkiem niezła praca. Nie będzie to moja najlepsza talia. Nie będę tutaj faworyzować. Ale generalnie podoba mi się, bo lubię jego estetykę i ze mną rezonuje i dobrze mi się tymi kartami kładzie. Dla mnie wygoda kładzenia kart jest to, że jak spojrzę, to wiem, że to jest śmierć. I w ciągu sekundy ma mój mózg zarejestrować, co to jest za karta. Król monet. Tak na tej zasadzie, że nie muszę się wczytywać, tylko widzę, co mam na karcie i wtedy cała interpretacja dziesiątka mieczy
cała interpretacja jest szybka, intensywna i pozytywna. Także ta talia będzie, myślę, ze mną dobrze pracowała. Powiedzcie mi, czy ta talia Wam się podoba? No i co? Buziaczkuję Was i do zobaczenia w normalnych programach. Pa, pa, pa.